Witamy na wojnie ponownie. Sojusz Prime, ten Prime and Pride, pięknie. Tak to się dumnie i chwalebnie nazywa. Dobrze, jeden atak już został wykonany przeze mnie wcześniej, żeby domknąć reset. Niestety atak był nieudany za punktów 15. Ale to... Czy błąd zrobiłem? Być może. Intuicja mówiła, że wystawić ten sprawdzony skład z przeciwnikiem Kraut. A ja podmieniłem tam Rygarda w kostiumie na Sabinę. I Sabinie zdjąłem z Hel ten szybszy oddział. Przegrałem ostatecznie, ale to właśnie ten przeciwnik. Ale było i wyglądało to tak, że miałem do odpalenia właśnie po 9 klockach fioletowych. Miałbym do odpalenia Hel, zblokowałbym Kionę i flanki. I nie przegrałbym tego, no ale to tak gdybanie. Gdybanie, dobra. Już mniej więcej wiem, którzy rywale mają największą wartość punktową, w razie czego ta wojna nie wygląda źle na ten moment. Jest spora szansa na wygraną. Także zaraz będziemy zaczynać. Chyba ten pójdzie na pierwszy rzut. 3 lekarzy. Więc tutaj... Pomyślałem o... Zresztą zaraz zobaczycie, jak ja świetną kartę zamierzam tam wrzucić. Proteusz może niekoniecznie. Uwaga. Puh, tak jest. Mały John wkracza do akcji. Proszę Państwa, cóż za mecz będzie. Gdyby nie to, że tam jest tylu lekarzy, to de facto Johna chyba bym nie użył. Nie użyłbym w ogóle. Nie użyłbym w ogóle. A tak się przyda chyba. Tak to się przyda. Tylko trzeba dać mocniejszy oddział. Melendor i tak odpali. Rygard tak samo na mniejszym oddziale, bo strój daje manę. I jeszcze mają tam manę z talentów. Dobra, jedziemy. Czerwone składamy, rzecz jasna. Sprawa oczywista. Przydałoby się Quintusa zdjąć, zanim odpali. I dobra, teraz jest tak sobie. Pójdziemy zielonymi z prawej i z lewej. Bo nie mamy lepszej opcji. A później się zobaczy. Dobra. O, no i rewelacja. Rewelacja, bo ściągniemy Quintusa. 152 punkty życia. Jakby miał mniej, to bym puścił te żółte na środku trójka. Później poszłyby kombosem niebieskie i fiolet. Ale już kiedyś tak dałem plamy i mi tank odpalił, więc puszczam właśnie te z dołu fiolety, żeby na pewno zdjąć Quintusa. Dobra, a teraz to już mamy takie pykanie. Już w sumie z górki. Trzeba ich będzie tylko jednego za drugim pozdejmować.
strzały. Najgorsza pomoc polowa jak dla mnie. Najgorsze jest to, że strzały w razie czego uderzają przed specjalem przeciwnika. I w efekcie może się okazać, że wszyscy mają dużo mocy, strzelają strzały, tam jest odpalony mega snajper, który mi wykłada przez te strzały kogoś. Może Vivikę nam się uda zdjąć właśnie. O, poszło. Niech sobie Kagan odpali, niech sobie Raffaello odpali. Dobra, tutaj już krzywdy nam się nie stanie. No i dobra. Pojedynek poszedł lekko, łatwo i przyjemnie, ale ta gierka jest na tyle cudowna, że już za chwilę może to wszystko zepsuć. Już w kolejnym pojedynku. Dobra, gładko. Zgodnie z idealnym, ułożonym w głowie planem. Jak mówiłem, czterech już sobie wziąłem. Takich o większej punktacji. Dobra, co tutaj ustawimy? Cadillac chyba weźmiemy. Dwie Domicje. I suka, ale co z lekarzami wtedy? Znowu katarek. Coś chyba pyli w powietrzu. Dobra, czy to byłby dobry skład? Potrzebuję statusu zdjęcia tamtego. Domicje dwie, to jak załadowane są, to zdejmują status własny dla siebie i przyjaciół obok. Tak, myślałem, że Cadillac można było użyć. A tutaj fiolet pasuje. Ja nie patrzę oprócz tanka na flanki. Gram naprawdę różnymi kolorami. Dla mnie to nie ma znaczenia, co jest na flance. Bo teoretycznie no, dwa zielone to pasuje, że idę pod, na flankę niebieską. Ale ja na to nie patrzę, patrzę na statusy. O, jakie rewelacyjne klocki.
Prawda jest taka, że gdyby ktoś zagrał żółtym, to rewelka byłaby. Dobra, Sartana strzeli, ale już mamy z górki. Dobra, trzeba ratować tego Kirilla. Bałem się, że odpali. Sartana, jak uderzę środkiem, ale wiedziałem, że załaduję tą dobicję. Więc wiedziałem, że od trucizny w razie czego załatwię. Tak naprawdę to już temat jest załatwiony. Kolejny pojedynek bez historii, no ale to klocki mogą być różne, co tu dużo mówić. Dobra, też poszło zgrabnie. Czyszczą już tutaj. Tego na pewno weźmiemy. Daję punktów ładnie. No i tutaj szef na szefa. Wczoraj mnie zdjął. Sojusznicy żartowali sobie, że ta zniewaga krwi wymaga. Ja sobie żartowałem, że nawet mój szósty skład na luzaku go pyknie. A prawda jest taka, że nie wszystko ode mnie w tej gierce szanownej zależy. Więc zaraz zobaczymy, bo tak. Skład niby jakiś piekielnie wyglądający nie jest. Ten tank to w ogóle jest porażką, obakan. Moim zdaniem. Zwiększyli mu teraz damage. Ale ogólnie rzecz biorąc, portki się nie trzęsą ze strachu. Nie wiem, co tutaj wybrać. Tak się zastanawiam nad tym, żeby nie przeoszczędzić za bardzo. Bo to gra to kara. Karze, nie kara. Ale też nie chcę przesadzić z siłą tego składu. Właśnie liany nie mam użyte. I co? 2-1, tylko dwójka koloru. Nie pasi mi to. Czerwony albo fiolet.
No nie lekceważę tego pana. Przemyślałem sprawę. Zobaczymy. O, zaczyna się bajkowo. Pani z batem. Puh. 1014. Dobra, ale co dalej? Trzeba było zielone złożyć z lewej. A tam jest Mariana. Próbuję tak składać. Zaraz złożę środek niebieski, żeby mi spadło coś zielonego. Nie. A oni się załadują powoli. Dobra, jest Sabina. Dobra, trzeba załadować zielone. I właśnie to jest to, co ja mówiłem wcześniej, tak? Dziękujemy, super. To, co ja mówiłem wcześniej, czyli było spokojnie, wszyscy na full, przed specjalem poszły strzały i Liana powiedziała do widzenia. Już tam się zaraz nam Vivica załaduje. Trzeba było zdjąć chociaż tego Chorgala. Bo będzie lipa. Ech, klocki spadają takie sobie, a teraz super. Śmierdzi porażką. Śmiać się ze mnie będą. Ty w Mariany zdjęcie tu nie wierzę. Ale może. Status szlak trafił. Bo Sabinka nie żyje. No niestety, Sabinka jest trochę papierowa. Chciałby bardzo dostać do niej strój. Nie wiem, nie leżą nad te klocki tutaj. Do kitu. Szmaryśka odpala nie wiadomo ile razy. To już jak Maryśka odpali teraz, a raczej widzę, że klocki mi nie spadają tak jakbym chciał, no to lipa już. Jeszcze jak strzeli w Catboda, to już mogę się totalnie żegnać. No i nawet nie ma co złożyć z lewej strony, żeby w nie uderzyć klockiem. Jakaś porażka. Jeszcze zaraz Frida uderzy. No dobra, chociaż zdążyliśmy zdjąć. Tutaj mogę liczyć jedynie na cud, tak, że czerwone jeszcze pójdzie combo. No i nic więcej. Jeszcze może trochę przeżyjemy, jak uderzy w Catbona. No nie. Było 50% szans. No dobra. Porażka. Z czego ona wynikała? Czego ona wynikała? Tak naprawdę zaczęło się sypać przez strzały. Przy każdej innej pomocy
Mariana nie zdjęłaby tej liany, bo miała za dużo HP. Dobra, tutaj wystawimy coś mocnego. Nie będziemy się bawić, co my tam mamy. Żółtym jeszcze nie graliśmy w ogóle. Grozu. Tank nie jest dla mnie niebezpieczny. Ale już myślę o frankach raczej. Dobra, tu już mamy rewelacyjnie. Widziałem, że kombo się da złożyć. Czyli prawie mamy lianę załadowaną. A reszta jest rozpieprzona po całej planży. Nie lubię tak, bo jak jest rozwalone to wszystko, to zbieram i tutaj tego i flanki już zazwyczaj są blisko odpalenia, ale podpalają i robi, może się robić ciekawie. Najważniejsze jest dla mnie w tym momencie Ariel. Trzeba tanka zdjąć, a nie mam czym. O, dobra, zdejmiemy go. Zaczyna się robić cienko. Dobrze, że mam odporność na ogień teraz. Ariel, Ariel, jak załadować Ariel? Ten jak przysunie to... Nie wiem, no, Horgala. Znowu środek wykasuje, licząc, że spadnie mi coś niebieskiego. Do kitu. Oj, lipa. Oj, papa. Okej. Niebieski, o. Przesunę sobie tym fioletem na środku do góry tego czerwonego i ten jeden klocek niebieski zgaszę. Może po prostu przeżyjemy. O! Strzały. Ale fuks. No dobra, tutaj nam trochę sprzyja szczęście. Bo w tym momencie już można powiedzieć, że prawie jesteśmy... Co, nie zdejmę tego Horgala. Jeszcze nie jest to wygrane. Nie wyładuj go. Dobrze, że mam manę spóźnioną. Dobra, chyba go skończę tym Ureuszem, nie będę ryzykował. Już Ariel sobie załaduje, więc nie będzie o czym mówić. No ale poszedł silny skład. To dwóch lekarzy. Także nie lekceważyliśmy nic. Wiecie, no klocki się tak trudno czasami składa. No.
tutaj mi srało fioletem i czerwonym. Nie czerwonym, to już później mi pakowało, a grazu nie było. Dobra, kończymy to. Dobra, podsumowując, dopisało nam trochę szczęścia, ale jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym, czyli nam. Kolega tutaj, przepraszam za wydmuchanie nosa. Co ta gra robić z ludźmi? Ciśnienie podnosi, a nie jest zupełnie tego warta. Także myślę, że za jakiś czas się z kolegą zobaczymy ponownie. Dobra. A nam został ostatni pojedynek. Już bierzemy to, co widzimy, chociaż w sobie wybór jeszcze jakiś jest. Przez użycie małego Johna i Cadillan snajperzy nam zostali w miarę. Niech będzie ten, bo jeszcze Proteusza mam. Tutaj te. No nie no, wybieram sobie trudnego, ale to nic. Za 60 punktów. Zmieniam na własny status panią Sonię, bo będzie mi potrzebna. To sobie ci ludzie wszyscy pomyślą, jak ja cały czas jakiś nos zatkany, zakatarzony, akurat trafiacie. Dobra. Mitsuko też pójdzie. A tutaj. Będzie bez tego. Bez statusów. Chyba tak. Bo już za bardzo nie mam jak. Mogę użyć Sabinkę. Ale. No i do Sabinki to bym miał klocki. A tutaj. Dobra, zrobiłem tak, żeby na środku zielony zrobić i od razu fiolet dla Proteusza. O, i tutaj fiolet jak złożymy, pójdzie zielony kombos. Dobra, i co my tutaj mamy? No i z prawej ładujemy Lianę i zdejmujemy Quintusa i jest elegancja Francja. No i ładujemy Proteusza. I teraz pytanie, z której strony iść tym Proteuszem. Jak pójdę z prawej, to tam jest żółty i niebieski, czyli nic nie zrobimy, czyli Heimdala nie zdejmiemy. Tutaj mamy czerwone z zielonymi. Może nam się uda zdjąć Vivikę. Więc pójdziemy chyba lewą stroną. Po prostu. Tak nam by pasowało to wszystko. Dobra.
Mamy mieć suko, może nam się uda zdjąć. Może nam się uda zdjąć pana. Niebieskiego. Dobra. Dala nam to się nie uda. Zobaczymy, kogo wskrzesi. Zobaczymy, kogo wskrzesi ten pan. I zobaczcie, jaka była full opcja. Odpalił jeden, później drugi na wzmocnionym ataku i już mamy mniej niż pół mocy na wszystkich. A jakby wskrzesił, to mogło być ciekawie, ale tutaj już widzę, że Heimdala już zdejmujemy. Dobra. Dobra, kończymy grę. Dobra. Dzięki za wspólny mecz. 4 wygrane, nie jestem zadowolony. Mimo 4 wygrane, dostrugałem i tak sporo punktów w sumie. Wojna idzie nieźle. Przegrałem i z liderem. No niestety będą się śmiać, no ale trudno. Dobra, do zobaczenia następnym razem. See you.